Wojna sztabów i wojna nerwów. Walka o prezydenturę coraz bardziej zaciekła. Ludzie Dudy zarzucają prezydentowi, że na spotkaniach z ludźmi potrzebuje suflera. Sztabowcy Komorowskiego odpowiadają, że przypadkowi przechodni, którzy atakują prezydenta, to w rzeczywistości podstawieni działacze PiSu. A aktor Tomasz Karolak dodaje, to słabe aktorstwo. Jako aktor, proszę państwa, zawodowo pracujący z fałszem i z prawdą, a tym lepszy aktor, im mniej kłamie, powiem państwu, że ja tego po prostu słuchać nie mogę i dlatego jestem tutaj. Jestem zirytowany tym, co przedstawia nam obóz przeciwny. Proszę państwa, to się tyle ma z rzeczywistością naprawdę, co film, co fikcja, co film science fiction wprost. Jesteśmy, proszę państwa, oczywiście obecni na Twitterze, jesteśmy też na Facebooku, tam nasza sonda. Dzisiaj pytanie w sądzie brzmi, czy w kampanii prezydenckiej wszystkie chwyty są dozwolone. A w studiu witam gości. Ziemowit Piast-Kossakowski, twórca Piast TV. Młody człowiek, który powiedział Bronisławowi Komorowskiemu, że ma kupiony bilet do Norwegii, bo w Polsce nie może dostać pracy. Działacz, aktywista PiSu. Witam serdecznie. Nie działacz, nie aktywista PiSu i nie bilet kupiony, tylko zabukowany na komputerze mojej dziewczyny. No, to sobie wyjaśnimy ze szczegóły. Z przyjemnością. Marcin Celiński, publicysta. Nie mam biletu. Liberté. Zabukowanego. Jeszcze. To niech się pan to, też, nie to też wyjaśnimy w takim razie. No dobrze, to biorąc pod uwagę to, co powiedział przed chwilą Tomasz Karolak. Pan jest aktorem w przedstawieniu, tym, który sobie oglądamy, które trwa, a które się nazywa kampania prezydencka przed drugą turą? Jeżeli miałbym się określić jakimkolwiek aktorem, to aktorem na deskach Teatru Życia, a nie kampanii wyborczej. I na wstępie chciałbym sprostować wszystkie oszczerstwa, które wczoraj przez cały dzień sztab Bronisława Komorowskiego wypuszcza pod moim adresem. Po pierwsze, nie jestem żadnym aparatczykiem Prawa i Sprawiedliwości. Nikt mnie nie instruował. Czyli nie jest pan wynajęty przez Prawo i Sprawiedliwość? Nie, nic z tych rzeczy nie jestem wynajęty przez Prawo i Sprawiedliwość. Jestem zwykłym obywatelem, głosem młodego pokolenia, szaraczkiem w III Rzeczpospolitej, który stara się ułożyć sobie życie w przyszłości i no i wygląda to jak wygląda. To te plakaty, które wczoraj sztab prezydenta Komorowskiego prezentował, to co? To jest kłamstwo, tak? Nie, to nie są żadne kłamstwo. Spreparowane? Nie zostały spreparowane. Ja kandydowałem w wyborach samorządowych. I zabrakło mi kilka głosów, o włos otarłem się o sukces i gdybyście również w Polsacie zrobili mi taką kampanię medialną przed wyborami samorządowymi, jaką robicie mi dzisiaj, to z pewnością zostałbym burmistrzem. Sam sobie pan robi tę kampanię? Sam sobie robię tę kampanię? Panie redaktorze, ja tylko i wyłącznie z głębi serca i z poczucia obywatelskiego obowiązku, będąc w okolicach Uniwersytetu Warszawskiego i przeglądając prawie prasę w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, natknąłem się na Twitterze na tweet pana Piotra Witwickiego z portalu Czysta Polityka, na którym napisał on, że akurat Bronisław Komorowski tego dnia za godzinę będzie w okolicach metra pan, Centrum tak, Nauki Kopernik. Pozwoli pan, że skończę. Byłem akurat na uniwersytecie i stwierdziłem, że jeżeli pan Bronisław Komorowski nie chce stanąć do debaty z panem Andrzejem Dudą moderowanej przez Pawła Kukiza, gdzie zapewne te pytania, które ja zadałem, by padły. Gdy Bronisław Komorowski nie odpowiada na niewygodne pytania dziennikarzy, to wziąłem po prostu sprawę w swoje ręce i zadałem mu kilka krótkich pytań, ale zastrzegam jeszcze raz. Nie jestem członkiem sztabu Andrzeja Dudy, z kampanią Andrzeja Dudy nie mam nic wspólnego. Nie byłem wolontariuszem w jego kampanii, możecie państwo sprawdzić, nie znajdziecie mnie na żadnym wspólnym zdjęciu z Andrzejem Dudą. Nie jestem żadnym aparatczykiem pisowskim, słownik języka polskiego mówi jasno, że aparatczyk to jest funkcjonariusz aparatu partyjnego, a ja nie pełnię w PiSie żadnych funkcji partyjnych. Stąd... Tylko pan po prostu, tylko po prostu z tą partią jednym, sympatyzuje. Jestem z jednym... Aktywnie sympatyzuję. Jestem jednym z zwykłych członków, który wyłączył się na rok ze swojej działalności po porażce, którą odniosłem w wyborach samorządowych i skupiłem się na działalności obywatelskiej, zakładając swój wideoblog Piast TV, który zachęcam wszystkich do sprawdzenia. No cóż, no, należy podziwiać skromność człowieka, który się przedstawia jako głos pokolenia. Młodego. Młodego pokolenia, oczywiście, tak. Nie wiem, czy gremialnie to młode pokolenie nie uznałoby pana za głos, no ale liczy się dobre samopoczucie. No cóż, no mamy chyba do czynienia z
ja to tak widzę w pańskiej postawie, z kimś, kto wybrał pewną ścieżkę kariery, politycznej. Pan uznaje coś za porażkę. Powiedziałbym tak, no w pewnym wieku otarcie się o mandat wcale nie jest porażką. Pan wybrał drogę kariery politycznej. To nie jest łatwa ścieżka w zabetonowanej scenie w Polsce. W związku z czym no, musi pan być bardziej ekscentryczny, bardziej oryginalny od starszych kolegów po to, żeby trafić do Polsatu. To teraz jest. No jest, no więc jest zaraz, sukces. Zaraz rozmawiamy dalej. Proponuję, żebyśmy sobie przez chwilę obejrzeli felieton przygotowany przez Klaudiusza Michalca na temat tego, jak wygląda ta kampania w drugiej, przed drugą turą wyborów prezydenckich. Bezwzględna walka sztabu w wyborach prezydenckich rozkręca się coraz mocniej. Ja mam 1050 zł, siostra około 600. I co mamy dalej robić? Niewygodnych pytań w tej kampanii nie brakuje. Moja siostra 3 lata szukała pracy i zarabia 2000. No, ale znalazła pracę, tak? Po 3 latach. No. I zarabia 2000, jak ma kupić mieszkanie? Znaleźć inną. No. Pytania zadają rzekomo przypadkowi przechodnie. Po sesji mam zapukowany bilet do Norwegii, żeby przez 3 miesiące zarobić pieniądze. Czy to jest ten start dla młodych, o którym pan... Pan, moja córka jeździ co roku malować płoty właśnie w Norwegii. To pytanie Ziemowita Kosakowskiego do prezydenta. Student prawa zapowiedział, że razem z dziewczyną wyjeżdżają do Norwegii, bo nie mogą znaleźć pracy. Sztabowcy Bronisława Komorowskiego od razu zorientowali się, z kim mają do czynienia. Kim tak naprawdę jest pan Ziemowit? Szanowni państwo, to absolutnie działacz partyjny. Działacz partyjny Prawa i Sprawiedliwości. Ziemowit Kosakowski to były kandydat PiS do Rady Dzielnicy Ursynów. Na jednym ze swoich plakatów wyborczych pozuje z posłem PiS i Jackiem Sasinem. Rozumiem, że nie sugeruje pani, że ja wysyłam tę osobę, tak? Dlatego, że mam z niej zdjęcia. A wysyła pan? No chyba pan żartuje. Inaczej uważa sztab Bronisława Komorowskiego. Jesteśmy oburzeni tego typu chwytami. Jak mówił klasyk, to ktoś tu liczy na to, że ciemny lud to kupi. To jest absolutny przypadek, że wasz działacz, człowiek, który kandydował z PiS-u, pojawia się na spacerze prezydenta. No tak, że pani, która była na konwencji PiS-u, pojawia się na spacerze prezydenta, też przypadek. Przypadek nie chcą wierzyć posłowie Platformy. Ja pana 5 lat śpiewała na rzecz. Naprawdę? Jezus Maria. Okazało się, że kobieta w 2002 roku startowała z listy PO-PiS w wyborach samorządowych w Szczecinie. To zdjęcia z konwencji PiS w 2007 roku. Tak wiele zmieniło się w ostatnich latach w polityce, że nie ma co o tym rozmawiać. Choć może i wiele się zmieniło, to jednak stare zwyczaje pozostały. Zamęczyłam w goli, co panem przypytanie, dlatego że w naszym kraju ale niech pani powie, ale czego brakuje? Co powiedzieć i jak zareagować, podpowiadała prezydentowi pracownica jego sztabu. No ale już panu nie ufa. Wszystkiego dobrego. Niech pani przyjdzie. Niech pani przyjedzie. Pani Bogusia zaproszenie do pałacu przyjęła, ale niesmak po całej sytuacji pozostał. Zastanawiam się, czy na debacie w niedzielę będą dwie mównice. Jedna dla pana prezydenta, druga dla jego suflerki. Ale nie tylko Bronisław Komorowski korzysta z pomocy suflera. Korzystanie z suflera to w dzisiejszych czasach już przynajmniej mnie się nie zdarza. Publiczność jest bardzo wyczulona na wszelkiego rodzaju fałsz. Pytanie, czy wyborcy również? No to jak, leci pan do tej Norwegii czy nie? Ma pan ten bilet czy nie? Mam zabukowany bilet, a jeszcze chciałem się odnieść do tego materiału, który zaprezentowaliście państwo. Przyznam szczerze, że takiej manipulacji to nie powstydziłabyś chyba Leni Riefenstahl, czołowa faszystka z III Rzeszy, która przeprowadzała apologię Adolfa Hitlera. Wykreowaliście mi wizerunek prawie wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, gdzie tak naprawdę ja, jako Ziemowit Piast Kosakowski, poszedłem jako student do Bronisława Komorowskiego zadać mu konkretne pytania i nie ukrywałem swojej twarzy, nie pojawiłem się w okularach. Jestem warszawiakiem od 3 pokoleń. Jeżeli pan nie wierzy, to mogę panu pokazać dowód osobisty. Urodziłem się na ulicy Karowej. Ten spacer był skierowany do warszawiaków. Z tego więc względu, zgodnie z hasłem Bronisława Komorowskiego, że zgoda buduje, a spór jest istotą demokracji, ustalmy, pozwoli pan, zdjęcie, że skończę. Nie, zdjęcie dlaczego z... Dlaczego nie? Nie mogę zdjęcie, dokończyć zdania? Nie, zdjęcie z panem Sasinem to też manipulacja w tym materiale. Nie, zdjęcie tak? z panem Sasinem jest prawdziwe.
To, że pan startował w wyborach samorządowych. Tak, to jest prawda, a nieprawdą jest informacja, którą wy podajecie, że zostałem wysłany przez Prawo i Sprawiedliwość. Pan to usłyszał w tym materiale? Nie, w tym materiale usłyszałem nie było. Nie raz pan właśnie próbuje manipulować. Ja odnoszę takie wrażenie, że pan pogrąża się coraz głębiej w pewnej nieuczciwości, która zaczęła się tam pod biblioteką. Oczywiście możemy przyjąć tezę znaną z klasyki filmowej, że przypadkowo przechodził pan tamtędy z tragarzami i nawet na roboczo możemy ją przyjąć. Nie rozstrzygniemy, czy pan to robi z własnej inicjatywy dla własnej kariery, czy robił to pan z jakiegoś tam polecenia struktur partyjnych. Tego nie wiemy, to wie pan i to wiedzą ewentualnie ludzie w PiS-ie. Natomiast to, co zupełnie mnie przeraża w tym, co pan mówi, to taki elementarny brak poczucia przyzwoitości, bo pan nawet nie wie, że pan zrobił świństwo. I to mnie przeraża, bo że pan zrobił świństwo, to pół biedy, ale pan nawet tego nie wie. Pan podszedł do prezydenta Rzeczypospolitej, udając kogoś, kim pan nie jest, w celach albo autopromocyjnych, albo w celu zaszkodzenia kandydatowi na prezydenta, starał się pan oszukać nas wszystkich. Wszystkich, którzy to widzieli. I to oszustwo wyszło, ponieważ był pan na plakatach. Wie pan, jak się startuje z jakiejś partii. I to abstrahując od tego, czy pan jest prezesem PiS-u, czy pan jest szefem koła, czy pan jest szeregowym członkiem. Startował pan, reprezentował tą partię, więc pańskie konotacje polityczne są oczywiste. I tutaj nieważne jest, na jakim poziomie w tym momencie pan jest. Pan jest człowiekiem PiS-u, który podchodzi do kontrkandydata. Nie przedstawił się pan, że jest pan z PiS-u. Tylko udaje pan tak zwanego szarego, przeciętnego warszawiaka po to, żeby prezydentowi ni mniej, ni więcej tylko dokuczyć. Pan, jak widziałem, uważa się za patriotę. Pan uważa, że miarą patriotyzmu jest to, że pan podchodzi do prezydenta Rzeczypospolitej i kąsa go po łydkach, bo to pan zrobił, udając w dodatku kogoś, kim pan nie jest i pewnie nigdy nie będzie. Bo nie widać po panu, że pan kiedykolwiek albo był głosem młodego pokolenia, albo był przeciętnym studentem. Pan jest zaangażowany politycznie i pan wykonywał tam robotę polityczną. Czy na swoją korzyść, czy sztabu Dudy, to nieważne. Ja nie wiem, czy pan jest głuchy, czy nie, ale mówiłem to już dwukrotnie, że nie wykonywałem niczyich poleceń. Ja nie jestem rzecznikiem PiS-u, tylko nazywam się Ziemowit Piast-Kosakowski i nakręciłem moją rozmowę z prezydentem na swojego wideobloga pod tytułem Piast TV. To jest cała logika. I to jest pocieszające, to dobrze świadczy o PiS-ie, jeżeli to była pańska prywatna inicjatywa. Proszę nie łączyć mnie z PiS-em, bo ja nie mam nic wspólnego z kampanią Andrzeja Dudy. I ale jeszcze z PiS-em raz, ma pan coś wspólnego. Jeszcze raz podkreślam, że z nikim tego nie konsultowałem. To była moja własna, prywatna inicjatywa wypływająca z głębi serca, z poczucia obywatelskiego. Jeżeli pan tego nie potrafi zrozumieć, to już nie mój problem. Ale to poczucie obywatelskie prowadzi pana do kłamstwa. No przecież pan oszukiwał. Do jakiego kłamstwa? Kogo oszukałem? Kłamstwa. Pan udawał przechodnia. Pan jest człowiekiem zaangażowanym politycznie. Czyli pan nie mogę chodzić po ulicy, tak? Nie mogę chodzić po ulicy. Proszę pana, może. Pan między innymi dzięki Komorowskiemu i paru jeszcze osobom. Natomiast pan podszedł i pan udawał kogoś, kim pan nie jest. No pan tego nie rozumie? Ale czy pan nie rozumie, że ja nikogo nie udawałem? Wydaje udawał mi się, pan, że my jesteśmy na dwóch różnych płaszczyznach. Nie, ja nikogo nie udawałem. Ja jestem Ziemowit Piast-Kosakowski. Pan to rozumie, czy nie? To może ustalmy jedną rzecz. Czy pan rozumie, kim ja jestem? Jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Piast-Kosakowski, bo rozumiem, że to jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Nieaktywnym od roku. Ale jest pan członkiem? Jeden z 30 tysięcy. Czyli jest pan? Tak, jestem. Niezaangażowanym w kampanię Andrzeja Dudę, niezwiązanym z jego sztabem. Proszę pana, gdyby pan chciał się zachować uczciwie, to by pan podszedł do prezydenta i powiedział: dzień dobry, nazywam się Ziemowit Piast-Kosakowski, jestem członkiem PiS-u. Mam do pana pytanie. Ale mogę dokończyć myśl? Jak pan ma jakąś myśl, proszę bardzo. Ja tam nie poszedłem, panie redaktorze, w czarnych okularach z kapturem na głowie i nie kąsałem po łydkach, jak to pan pejoratywnie określił, żeby zdyskredytować moją osobę pana Komorowskiego, tylko w poczuciu obywatelskiego duchu jako warszawiak i twórca blogu Piast TV zadałem panu prezydentowi zwykłe pytanie i się dowiedziałem, że Start dla Młodych, o którym mówi pan Bronisław Komorowski, to jest zmywak. Więc ja teraz publicznie pytam się pana Bronisława Komorowskiego, co się zmieniło od tych 30 lat, skoro on wtedy wyjeżdżał na zmywak do pracy i teraz mnie kieruje na ten zmywak do pracy. Czy mogę panu podpowiedzieć, co się zmieniło? Niech pan spyta swoich rodziców, ile par butów Ralfa Lorena mieli na nogach w czasach komunizmu i ile pensji musieliby wydać, żeby je mieć. Niech pan spyta.
Zauważy pan wtedy pewną różnicę. Wie pan, no, są pewne granice, których naprawdę nie wolno przekraczać. Pana może do jakiegoś stopnia tłumaczyć młody wiek, pewne emocje, zaangażowanie polityczne. Ja to wszystko rozumiem. Każdy z nas przechodzi tego typu okres. No, ale ja odnoszę wrażenie, że w pańskim przypadku to jest jakieś niebywale cyniczne. No, cyniczne na poziomie takim, że starzy politycy do tego się nie posuwają, których uważamy za cyników i których uważamy, że traktują nas, wyborców, przedmiotowo. No pan dopiero w tym momencie zachował się jak taki, no nie wiem, trudno mi nawet porównać, na polskiej scenie politycznej nie ma tak cynicznego gracza. Proszę bardzo. Z przyjemnością się odniosę do tego, co pan powiedział. Dziwi mnie, że zarzuca mi pan cynizm, bo ja w zasadzie jedyne, co zrobiłem, to zadałem panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu pytania, a pan kreuje mnie tutaj na jakiegoś potwora pisowskiego, który nie ma prawa zadawać prezydentowi pytań. Czemu pan mi ciągle przerywa? Do potwora pan jeszcze musi podrosnąć. Mógłby pan zdyscyplinować pana Marcina, żeby mnie nie przerywał? Kreuje pan wizerunek mojej osoby jako jakiejś trendowatej, która nie ma prawa zadać pytania Bronisławowi Komorowskiemu? Powtórzę panu jeszcze raz. Jestem warszawiakiem. Pan Bronisław Komorowski wyszedł na spacer do warszawiaków. Tak się zdarzyło, że nasze ścieżki się przetarły w tym samym punkcie. I no, zadałem panu Komorowskiemu pytanie. Celowo z tego, co pan mówił na początku tego programu. No poszedł pan do Bronisława Komorowskiego. Dowiedział się pan, że tam będzie i pan do niego poszedł. Byłem w okolicach. Dowiedziałem się, że będzie Bronisław Komorowski. Przeszedłem się i akurat zobaczyłem pana prezydenta i stwierdziłem, że z taką jednostką wybitną jak pan prezydent z przyjemnością nawiążę dialog społeczny i zadałem mu pytanie. Jak widzę, to pytanie jest niewygodne, bo panowie tutaj kreujecie mnie na osobę, która nie ma prawa zadawać w wolnej Polsce pytania. Nie, wie pan co, każdy ma prawo zadawać pytania, tylko zastanawiam się, jakiej odpowiedzi chciał pan usłyszeć, czy jakiej odpowiedzi pan się spodziewał od prezydenta RP na swoje pytanie. Przecież prezydent nie da panu pracy. No widzi pan, nie minął jeden cały dzień, a prezydent Komorowski dzisiaj ogłosił inicjatywę z pomysłem pracy dla młodych i z dofinansowaniem miejsc pracy dla młodego pokolenia od przyszłego roku. Więc myśli bardzo, pan, że to więc pana bardzo zasługa? Cieszę się, że pan prezydent pod wpływem pytania, które mu zadałem, w jeden dzień skonstruował program dla młodego pokolenia. Wierzy pan naprawdę z ręką na sercu, że w jeden dzień został skonstruowany taki program? To w takim razie niech pani odpowie na proste pytanie, czemu przez 5 lat pan prezydent Komorowski się nie zainteresował tą sprawą i tego programu nie przedstawił. No panowie, bądźmy poważni. Pan prezydent Komorowski rządzi 5 lat. Teraz jest środek kampanii wyborczej. Szanowny panie, każdy z nas ma ocenę, ma prawo do oceny i to jest, na tym polega demokracja i wolność, do oceny prezydenta, premiera, każdego. I trochę nie o tym rozmawiamy. Pan jest aktywny w mediach społecznościowych, prowadzi pan wideobloga. Może pan swoje oceny spokojnie przedstawiać tam, ma pan okazję nawet teraz tutaj. Ja jeszcze raz wracam do czegoś. Pan cały czas nie chce zrozumieć. Ja pana nie kreuję na potwora. Pan nie jest potworem. I niech pan mnie nie prowokuje do tego, żebym szukał określeń. Natomiast pan po prostu dokonał małego oszustwa. I tylko tyle. Najgorsze, co ja w panu widzę, to, że pan sobie z tego nie zdaje sprawy, albo jest pan tak cyniczny, że po prostu udaje pan, że sobie pan nie zdaje z tego sprawy. Czy pan Siemowit nie miał prawa do, nie wiem, do prowokacji wobec prezydenta? Nie miał prawa jako członek PiSu, jako obywatel? Nazwijmy to nawet prowokacją. Jako członek PiSu zadać pytania, które jest niewygodne wobec prezydenta? PiSu, oczywiście, że tak. W każdej chwili. A członek PiSu też jest obywatelem, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak, podchodzi, ale nie udaje zagubionego studenta. Jest działaczem partyjnym. Jakby się nie wypierał, jakiego tam szczebla, wszystko jedno. I to, że idzie na... Przecież idzie tam z tezą, tak? To nie była kwestia ciekawości. Pan Siemowit nie oczekiwał żadnej odpowiedzi. Pan Siemowit poszedł po to, żeby zadać to pytanie. Tylko i wyłącznie, bez oczekiwania na odpowiedź, w celu wykazania, że jego zdaniem pan prezydent nie działał na rzecz młodych, nie wiem, źle działał na rzecz młodych, wszystko jedno. Ale to nie było pytanie wyborcy do kandydata na prezydenta, tylko to było pytanie działacza partii do kontrkandydata wobec kandydata, którego ta partia wystawiła. Czyli sugeruje pan, że działał na rzecz Andrzeja Dudy, tak? Na zlecenie? Nie postawię tezy, że na zlecenie, bo to należałoby udowadniać. Natomiast kto ma z tego korzyść, to wiadomo, korzyści na pewno nie odniósł kandydat Komorowski, tylko kandydat Dudy, jeżeli tu w ogóle jakiś proces w wyniku wystąpienia pana Siemowita zaszedł. Odebrał pan gratulacje ze sztabu Andrzeja Dudy? Nie odebrałem, panowie. Dziwi mnie wasza abnegacja intelektualna, którą teraz przedstawiacie. Po raz któryś z rzędu przypominam państwu to, co mówiłem.
i wczoraj dla Wirtualnej Polski, to co powiedziałem przed chwilą. Z nikim tego nie konsultowałem. Panowie to rozumiecie? To wypływało ale czy pan słyszał, z że ja głębi nie stawiam tej mojego tezy? Serca i z poczuciu obywatelskiego obowiązku. Z nikim tego nie konsultowałem. To była moja własna, prywatna inicjatywa. I proszę pana, panie Marcinie, powiem panu tak. Kto pyta, nie błądzi. Jak się pan boi zadawać pytań, to niech pan ich nie zadaje. Ja się pytań trudnych nie boję zadawać nikomu. I panu teraz zadam pytanie, za ile tysięcy ma pan zegarek, jak pan jest taki lustrator mojego ubioru? A, przepraszam, proszę bardzo, proszę sobie sprawdzić, proszę przeczytać markę. Zegarek kupuję za własne pieniądze. A ja buty za czyje kupuję pieniądze? Zarobione przez siebie. No jeżeli pan tak dobrze zarabia, że pana stać na te buty, nie wiem dlaczego pan wyjeżdża. Mnie stać na ten zegarek, nie wyjeżdża. Musiałem oszczędzać 3 miesiące, żeby sobie kupić te buty. No i co? I odmawiałem sobie wielu przyjemności, żeby to zrobić. No jak bardzo wielu młodych ludzi na całym świecie. I w tym celu, żeby sobie pozwolić na dostatnie życie, planuję wyjechać za granicę. No proszę pana, ile pan ma lat? 21. I oczekiwałby pan życia na jakim poziomie? Na jakim poziomie, żeby praca. Co by pan chciał mieć? Co bym chciał mieć? A to jest jakiś quiz mój, czego ja bym chciał? Nie, no mówi pan o dostatnim życiu, więc chciałbym. Chciałbym zarobić takie pieniądze, żebym mógł wynająć mieszkanie, pozwolić sobie na 3 posiłki dziennie i na raz w tygodniu kino z dziewczyną. Wydaje mi się, że nie są to jakieś wygórowane ambicje życiowe na wiek, w którym teraz jestem. Więc... I prezydent ma panu to wszystko dać? Nie, prezydent po prostu dostał ode mnie krótkie pytanie. Co ze startem dla młodych? Ja dostałem krótką odpowiedź. Zmywak. I powtórzę to jeszcze raz. Co ze startem dla młodych? Zmywak. I taki był przekaz pana prezydenta. Panowie, nie rozmywajcie, ale mogę dokończyć myśl, panie Marcinie. Któryś pan raz rzędu mi przerywa. Widzę, że pan chyba proszę dostał pana, jakieś... szukam tej myśli, chyba nie dostał znajduję. Pan jakieś instrukcje od jakiegoś oficera służb specjalnych, żeby mnie zdyskredytować, bo takiej nienawiści, jaką pan kieruje w moją stronę, to dawno nie widziałem. I pan ale wracając wierzy w to, co do pan tematu. Mówi? Do absurdu można wszystko sprawdzić. No wszystko, absolutnie. Co do absurdu? No pan zdaje się, że jest nastawiany tylko na nadawanie. No proszę dokończyć tą myśl. Ja szukam tej myśli, nie słyszę jej. No to szukajcie, a znajdziecie. Niech pan czyta więcej Biblii. Pan prezydent Bronisław Komorowski zaproponował mi zmywak za granicą. Jeżeli to jest ten start dla młodych, o którym mówi w kampanii wyborczej, to niestety do mnie to nie przemawia. Chciałbym się odnieść do hasła wyborczego pana prezydenta. Prezydent Komorowski, prezydent naszej wolności. To jaką wolność prezydent walczył, skoro ja jako młoda osoba, która zadała mu pytanie, jest teraz w mediach szkalowana jak jakiś agent pisowski ukryty, który został podstawiony, przez PiS. A ja już kilkakrotnie podkreślałem to, że z nikim tego nie konsultowałem i nie mam nic wspólnego z kampanią Andrzeja Dudy. I mam nadzieję, że panowie już to zrozumieliście. No i mam nadzieję, że pan to zrozumiał. I meritum jest takie, że prezydent Bronisław Komorowski na moje pytanie, co z jego hasłem wyborczym Start dla Młodych, powiedział mi, że zmywak. I to jest meritum proszę sprawy. Pana, prezydent Komorowski w określonym kontekście powiedział, że jak pan chce wyjechać do innego kraju, to może być to dobry pomysł, bo bardzo wiele osób wyjeżdża. Zresztą ja panu to polecam do jakiegokolwiek kraju zachodniej Europy, do Stanów Zjednoczonych, do Norwegii, o której pan mówi. Niech pan poleci i zobaczy normalny kraj. Niech pan zobaczy, że każdy z tych krajów jest zupełnie odwrotny od tego, co wy jako PiS proponujecie dla Polski. I to jest naprawdę, ja zresztą własne dzieci zawsze wysyłałem w różne strony świata, kiedy tylko mogłem, po to, żeby nabyły pewnego doświadczenia. Natomiast co do tego startu, szanowny panie, pan wybrał ciężką ścieżkę kariery. W polityce nie zarabia się, dopóki się nie jest ministrem, więc ma pan przed sobą długą drogę. I jeżeli pan zostawi tą politykę i weźmie się do pracy, to pracę, o której pan mówi, dostanie pan bardzo szybko. Na tym poziomie, jaki pan dzisiaj określił, nie na poziomie markowych ciuchów, ale na poziomie, który pan określił, pan dostanie tą pracę bardzo szybko, tak jak tysiące ludzi przyjeżdża do Warszawy, dziesiątki tysięcy i taką pracę ma, mając dużo trudniej. I jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Kończy nam się czas, a ja bardzo chcę zadać jeszcze jedno pytanie. Pan wiąże swoją przyszłość z polityką, z biznesem, chce pan emigrować. Jaką pan widzi przyszłość dla siebie? Niezbadane są wyroki boskie, panowie, i co przyniesie życie, i jak się potoczą kolejne losy, to zobaczymy. Tylko chciałbym jeden wniosek z tego programu.
przesłać do osób, które mnie oglądają. Jesteśmy w okresie kampanii prezydenckiej, w której toczą się losy Polski, a wy panowie skupiliście się na mojej kampanii samorządowej w całym tym programie, określając mnie jako działacza PiSu, przyrównując tonację do rangi wiceprezesa. Bardzo mnie cieszy, że tak moja osoba panów zainteresowała. Szkoda tylko, że nie rozmawialiśmy o problemach młodych ludzi, nie rozmawialiśmy o prezydenturze Bronisława Komorowskiego. Ziemowit Piast-Kostakowski, twórca Piast TV. Członek Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Celiński, publicysta miesięcznik Liberta. Bardzo panom dziękuję. Państwa zapraszam na program Wydarzenie, opinie, komentarze. On już za chwilę w tym programie Rozwiązanie naszej sądy. Marek Kacprzak już na państwa czeka. I dlatego przegrywacie, Dlatego przegrywacie. Redaktorze, 2% to jest klęska. Jeśli mogę. Pijesz do mnie, to w takim razie odpowiem. Piję. Pani też ma tutaj swoje wyraźne preferencje. Nie, ale jednak wyciszę. Chciałaby pani się tak schować, ale to się tak nie uda. A wiem, że nie z panem. Co ja takiego powiedziałem, pani Beato chyba Kempo? To trudno gadać o takich duperelach, bo to jest duperela, to jest ważna rzecz.